witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek, gdzie próbuję zdobyć jakieś trofea, docelowo wszystkie. I tak znowu przeglądam sobie, najbliżej jest do ustawienia sygnalizatorów drogowych, a to się chyba robi samo. Tak samo jak te podstawy, to się zrobi, nie muszę tego zaznaczać. Słupki rozdzielające, no to wypadałoby wziąć samemu niestety. Ciekawe tylko, czym różni się to od tego. Jakby zasadniczo jest to samo napisane. A tutaj mam 13, tutaj 38. Jakiś tu chyba babolek jest. Muszę poczytać na łowcach trofeów, o co tu biega. 100 znaków. O, nienawidzę ustawiać tych znaków. Ale można by było porobić. Dobra. Czyli tak, przycinamy drzewa, smołujemy naprawianie asfaltu. Jak miło, że dali po 15 razy, tylko że trzeba powtórzyć. Bardzo czasochłonne. No dobra. Gadu. Bieg załączony. Tradycyjnie otwieram wjazd. No, otwieraj. No. Mogłyby się te samochody zmieniać. Wydaje mi się, że zawsze stoją te same. Jęte. No, nieważne. Usuń separator. Odseparuj. Wyznacz. Pasy ruchu. Nie wiem, co to za zadanie, słupki rozdzielające, to odseparuj. Halo. Wymienić bariery, ktoś zasnął za kółkiem uprzedniej. Nie, to już raczej nie. Dajcie mi jakieś ten, gro, ścinanie drzewek, te sprawy. Wyznacz pasy ruchu. Malowanie, no dobra. Co prawda, zaraz, nie mam tego w menu, trofeów, ale, no dobra, wziąłem. Zobaczymy, jak będzie szło dzisiaj, malowanko. Będzie prosto czy krzywo? Chodź, panie, man. Zawsze jak się zaczyna jest ta sama muzyka. Ta. Trzeba przystanąć. Wsiąść. Zajarać bariery drogowe. Bariera drogowa. 4. Czy co to te barierki muszą być? Kurde, zapomniałem, że miałem tyłem podjeżdżać. To było łatwiej. Wydaje mi się, że to jest bariera drogowa. Jakby nie było. Ciekawe, że niby bez żadnych pasów czy coś, że to się trzyma. Przecież to jakby taka konstrukcja stała, jakby on ruszył, to pierdyknęłoby do tyłu. Ale może to na magnes jest, nie wiem. Nigdy nie wiadomo. Technika niemiecka. I my w lewo. Jedziemy, droga powiatowa. Jak miło. I też warto by było pamiętać, że drogi powiatowe widocznie są bliżej niż autostrada. Ale w sumie pasów na autostradzie malowałem? Czy się pasów... Nie, no maluje się na autostradzie, ale... Aha, zapomniałem. Zamknij pokrywę. Trzeba przełączyć znaki. Znaczy się to cudo.
O nie. To jest to, co trzeba biegać tak daleko. Ale lipa. Nie no, nie mogę. Dopiero jak się zbiera, to można sobie podjechać. I rozumiem, że będziemy te pasy malować. Ej, Szczepan. Zawsze powtarzam, że potrafisz barierką rzucić na kilometra. Kurde, jak to daleko. Ale to chyba spoko, bo dużo pasów namaluję. W sumie to przez samą bazą to można by było ten z buta tu przyjść. No i cóż, już pan nie przyjedziesz. Ale się nabiegam. Ciekawe, czy zrobią drugą część tej gry. No, wtedy by może jakieś miasto by dodali. Coś takie prace też w mieście można robić. Też by było fajnie. Ja rozumiem, że tereny zielone to się łatwiej ten programuje, ale miasto będzie trudniej, ale kurde. Z Ministerstwa Niemiec dostaną dotacje. To powinni zrobić. W sumie aż dziwne, że Playway nie podłapał pomysłu. Gdzieś w Warszawie, w Katowicach, w Gdańsku czy coś, Wrocław. Można by było robić takie tam proste naprawy ulic. Tylko u nas oczywiście by trochę to inaczej wyglądało. Bo nasze firmy w przetargach tam wygrywają. Czy nasze, no nie wiem czy nasze, ale potem jadą po kosztach. I zamiast tak jak tutaj pewnie wycinać, to się by ten jakoś ściemniało, by bez tam podkładu jakiś tani asfalt wylewało, ubijało szybciutko. Jakieś takie mechanizmy mogłyby być. Ale cóż. Chyba, że Playway coś takiego wypuścił. No Playway czy tam Ultimate Games, czy jakoś tak. Firmy notowane na giełdzie. Warszawskiej. W dodatku polskie, nie wiem. Ostatnio kupiłem parę takich gierek niszowych, że tak powiem. Się zdziwiłem, że to... No Playway, no to wiedziałem, ale... Że ten Ultimate Games, czy jakoś... Nie wiem, czy dobrze wymawiam. W każdym razie firma odpowiedzialna za... Chyba te renowacje zamków. Za ten... Za to łowienie ryb. Znaczy ten... Kraby. Kraby. No tak, kraby. To mi się wydaje, że to właśnie... Oni. Ogólnie wydaje mi się, że to takie... wszystkie te gry symulacyjne. Właśnie, bo jeszcze się przymierzam do takiej gierki. Tylko nie mam jeszcze odwagi je kupić. To się statki na złomowiskach rozbiera. Graveyard Ship? Nie wiem, jakoś cmentarzysko od statków. Bardzo pasuje do jakby nagrania mojego kanału. I było nawet w promocji, ale wybrałem renowację zamków. Ale tam to też by było ciekawe. Tak myślę. W ogóle mógłby ten House Flipper wejść w końcu dwójeczka. Równocześnie na konsoli i na PC toczy się. Fajnie by było. Ale cóż, może. Może. Na pewno próbuję się przenieść trochę z nagrywaniem gier z PC-ta. Pokój w 80% zrobiony. Dzisiaj jak to nagrywam jest niedziela. Planuję. W niedzielę wieczorem poprzenosić graty do nowego pokoju. Podpinać tamte dwa komputery, jakoś to skonfigurować. Masakrę. Ale trzeba to zrobić.
przeniesie się z nagrywania sypialni do pokoju normalnego. Przy okazji PC-ta właśnie odpalić nagrywanie. Kupa roboty. Dlatego dzisiaj w niedzielę próbuję ponagrywać przynajmniej z kilkanaście odcinków, żeby było, jakbym się noga powinęła przy przeprowadzce. Różnie to może być. Dobra. Teraz możemy co już barierki zabierać. Wziąłbym tamte, ale z tego co pamiętam, można podjechać BMW i je zabrać. Ajajaj, troszkę to przyspieszę. Zastanawiam się, czy ogólnie... jak odpowiedzieć, mam problemy z tytułami na YouTubie, żeby no, zatytułowywać odcinki, na które wrzucam. Zauważyłem, że dużo ludzi robi tak, że po prostu daje numerek i tyle. Się jakoś nie... jak to powiedzieć? Nie, no tego słowa nie powiem, ale no nie absorbuję ich, to za dużo tytuł odcinka. Czy się te odcinki bym tytułował, co jakby no słabo by wychodziło, co można jakby, jaki tytuł tam dać, ale tutaj na przykład nie wiem, jaki tytuł dać dzisiejszego odcinka. Znowu dam droga ku achievementom, druga, znaczy kolejny dzień pracy ciężki, nie wiem. Nie mam pojęcia. Dobra. Aha. Już do garażu jadę, zapomniałem, że trzeba przecież towar zrzucić. Tak trzeba przecież. Poudawajmy, że umiem parkować. To tak na styk, raczej nie stuknąłem. Pad mi nie zawibrował, więc raczej nie. Jak się coś przywali, to normalnie tak padem rzuca, że można zęby stracić. No, tak właśnie. Nie, dobra. Dwie kreski z trzech. Nie wiem, czy już kiedyś wspominałem, ale strasznie pady na plejaku się szybko rozładowywują. Strasznie małą baterię dali. Praktycznie w każdym nagrywaniu trzeba pada ładować. Na Xboxie nie mam tego problemu. Znaczy mówię o lajcie, nie? Bo pady Xboxowe są w ogóle na paluszki. Te podstawowe oczywiście. Usuń separator. Co oni tak z tymi separatorami dzisiaj? I tu. No jak, ale jaka ten? No dajcie sobie ten. Ustaw znaki. Najgorzej, że nie mogę przełączać. Napraw asfalt. Dobra, bierzemy. Możemy wybrać sobie samochód, tak? Nie. Już się udziłem. To w ogóle fajne, bo to z tego co pamiętam. Właśnie. Naprawić to będzie młot pneumatyczny, a wylew ciekawe właśnie. Ale coś czuję, że to będzie z młotem pneumatycznym zabawa. A skoro jadę tym, załaduj podstawę sygnalizatora drogowego. Te mam zanieść? Tak? Aha. Te. Ej, tyle razy to robiłem. Dwa razy robiłem, sorry. Tyle razy robię.
zrobię to, to jeszcze będę musiał zrobić 12 razy. W tej chwili 2 razy zrobione. Będzie 3 do kompletu. I będzie gites. Okej. Podstawy. Ekonomii. Czy to rzeczywiście takie ciężkie, nie mógłby wziąć 2 naraz. Okej. Zagęszczarkę mod ta. Czyli zabawa młotem pneumatycznym. To będzie taka, to jest taka zabawa, że 10 minut ustawiania wszystkiego, 30 sekund pracy młotem pneumatycznym i kolejne 10 minut zbierania. Na tym to polega. A nie, bo to trzeba młotem pneumatycznym, potem pijaczką też, okej. Okay. A tak czy siak, no. Więcej roboty przy rozkładaniu niż roboty na samej jezdni. O, sygnalizator jeszcze. Fajnie. Stać tu i ten, czy sobie podjechać. Wydaje mi się, że lepiej podjechać. Tak myślę. Aj, dobra. To są chyba akumulatory. Okej. Droga federalna, czyli dalej jak powiatowa. Taczka. Oczywiście, jak mogłem za... Nie mogę przejść. No dobra. Taczko. Okej. Jedziemy. Że tutaj ruch się zrobił. Mój wesoły mam. Szkoda, że nie mam jakiegoś współpracownika, który tak samemu jeździć. Nie jest tak daleko. No to przynajmniej mam takiego farta dzisiaj, że nie muszę daleko jechać. Na pewno będę starał się autostradę omijać. Autostrada jest daleko. Dobra. Światełka. I... rozładuj taczkę. Akumulatores. Światełko. O, i tu mamy tą naprawę, którą trzeba zrobić. Kurde, w Polsce to by wyolali taką dziurę. Fajnie. Nawet nie trzeba daleko biegać. Bo się bałem, że będzie jak w tamtej misji, co robiłem. Znaczy w zleceniu. Misja. Niestety tego na taczkę się nie da włożyć. Ale przynajmniej na serio nie za daleko. 5 tylko sygnalizatorów. Świetlnych. Z gites też. 1, 2. 3. Powinna się nasza postać jakoś rozwijać i może jakoś dostawać, nie wiem, na przykład nagrodę pracownika miesiąca, złotą taczkę. A jakby się dużo ten
jakieś opóźnienie robiło czy coś, to tam na tarce powinien zostać wywieziony. Ciekawe, czy się da dwie te i to. Da się. Fajnie. Tylko teraz pytanie, co pierwsze podniesie? Sygnalizator? Tak, oczywiście. Kurde, nie widzę. Nie widzę. Okej. Jeden, dwa, trzy. Tego z buta zaniosę. Wszystkie z buta zaniosę, ale nie no. Chodziło mi, że bez taczki. Taczka, taczka. Czy się taczkę to zostawię? Nie ma sensu jej targać z powrotem. Bo z tego co pamiętam, łot pneumatyczny to normalnie do kieszeni chowamy. Użyj młota pneumatycznego 15 razy. Aha, to jest młot pneumatyczny, okej. Okay. Już chłopaki ruszyli. Lecimy z koksem. I to się napełnia powoli. Szkoda, że nie trzeba się jakoś przesuwać czy coś. Okej. Załaduję. Tak jak mówiłem, 10 minut rozkładania i zbierania, a 30 sekund naprawy. dobra. Załaduj pusty wiader. Dobra, i mamy młot. Ta gęszczarka elektryczna. Serio, to jest ta gęszczarka? Dla mnie to jest ubijacz. 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 do. Przesuwamy to, tak szybciej to idzie, ale nie. To ile minuta mi się zeszła? Teraz towar zabieramy. Tu już możemy sobie też prawie dowolnie jechać. Weźmiesz. I takie życie robotnika w Niemczech jest. Taczka w tą, taczka w tamtą. Ciekaw jestem, ile taki realny pracownik tam zarabia za taką robotę. No serio, to tak jak kiedyś mówiłem. Może ten... Wyślę swoje odcinki, które nagrywam jako CV do tego jakiejś niemieckiej firmy. Mnie może przejmą. Na stare lata wyemigruję do Niemiec. Przynajmniej może kepsy będą tańsze. Choć Turcja zdominowała tam. Ale i ten Albańczyków można spotkać. Pewnie jakieś towary zda się kupić od nich. za dużo filmów naglądałem się. Powiem szczerze, dobra, to mamy, zostaw tę taczkę, człowieku. Okej. Taczkę możemy już położyć, bo to sobie wezmę z ręki. Okej. Nieźle. Ciekawe, czy mógłbym podjechać po tamto. Czy nie pozwoli mi ruszyć. Przetestuję. Wydaje mi się, że nie, ale... Tak, nie ma nawet opcji, żeby wsiąść.
Nie, to nie. O, żeby on jeszcze ten miał kilka dziur. Chociaż dwie dziury na przejazd. Ale jeden wyjazd, jedna naprawa, jedna dziura. Taka lipa troszkę. Wam wykręcić i potrawnik. Ale to chyba się za bardzo nie przejmują trawą, bo skoro ten jak naprawiałem ulicę, tam asfalt wylewałem, to kazali mi na pobocze zjechać tym kurde, jak to się nazywa? Wałowcem? Co ubija? Ugniata to ten asfalt. Walec, kurde. Człowiek. Walec. Zutylizuj te... Serio. To nie można z wiadrem pojechać na samym końcu. Widocznie nie. Sięgnę po te wiadro. Siadamy i jedziemy. O, jedziemy. Najbardziej mnie rozbawia to, że muszę po kolei rozładowywać, tak jak gra chce. O, przewaliłem. A w sumie to przecież ten. Trzeba sygnalizatory będzie. Wyładować. Nie potrafię z tego lusterka parkować. Okej. Okay. Jeden. Kurde. W takim dziennym przerzucaniu dzień w dzień to kolega może jak Schwarzenegger wyglądać. Może, ale nie musi. Chodź tu, mikrofonie, kochane. Ej, oczy się nie sięgnę, bo nie sięgnę. No i co mam zrobić? Akurat się w tej stronę ułożyły, no. Lipa, panie, lipa. Tak. Powinien być inny przycisk na zamykanie klapy. Ile ja razy się pomyliłem już i ten zamiast podnieść coś, to klapy zamknąłem. Samochodem to słyszymy muzykę, a jak wysiądziemy, to już muzyki nie ma. Tak na logikę to słuchamy radia, rozumiem. Ale w sumie powinno się dać, nie wiem, okienko uchylić i słyszeć, jak już tacy są dokładni. No chyba, że radio się wyłącza jak ten, jak samochód wyłączamy. Może i tak być. No i podnieść to, dziękuję. Czy... O, da się, dobra. Trzeba celować 100 mm. No i teraz możemy zaparkować. Naprawa asfaltu, sure.
To jeszcze... O! To jeszcze by się przydało wylać asfalt. Ej, by było gites. Zobaczmy, czy mamy 3 z 5. To jest 15. Ta, zaliczyło. Młot pneumatyczny, napraw. To się sumowanie nazywa. Tylko czemu sumowanie? Druk się nazywa kosz na śmieci. Serio? Co to ma wspólnego z koszem na śmieci? Dobra, lecimy. Czasu, panie, szkoda. Staw znaki, słupki, słupki. A nie, tego już nie muszę, kurde. Czemu nie ma... ten... Chciałem drzewka pościnać. Halo. Tak bardzo bym chciał. Może wstawię znaki? Bo chyba też miałem, czy nie? Wstaw znaki, zobaczmy. Mam 10 znaków, dobra. 10 ze 100. Zobaczymy, czy to. Mogę jechać czym chcę, dobra. To pojadę walcem może, a nie, walcem nie mogę. Ciężarówkę kiedyś wybrałem, znaczy tą wywrotkę, ale... No tak jedzie wolno, że szkoda gadać. A ten fantastyczny wóz. No też wiem, czemu nie lubiłem znaków rozstawiać. One są rozrzucone po całej mapie. A, i to trzeba się jeszcze... to myślę... Kurde. Ale było coś takiego, że... musiałem montować znaki. Musiałem się pokształcić, się domyślać. Który to jest? Dziwne. Może to jest nie to? Może to będzie... To czego to się robi? Tu nie mam nic żadnego... O nie, tu mam jeszcze pewnie poukrywane. Dobra, nieważne. Jak już wziąłem, to robimy. Ale jakoś sobie wyobraziłem co innego. Że właśnie będziemy mieli znaki na pace. Będziemy je montować po prostu na drogę. Ale okej. To trochę mi przypomina prostowanie słupków. A to jest jakby prostowanie znaków. Ciekawe, czy prostowanie znaków... No raczej od słupki nie podchodzi. No, nie mam pojęcia, jaki achievement za to odpowiada. Trofeum w sumie. Achievementy są na Xboxie, trofea są na Soniaczu. Achievementy wymyślił z tego, co pamiętam dobrze. Dobrze pamiętam. Microsoft. Potem dopiero Sony podłapało pomysł. A chyba, że się mylę. Nie, raczej Microsoft. Potem jakby Sony wprowadzało to w grach, obsługę właśnie. Powiem tak, no niektórzy w ogóle sobie nie zawracają głowy tymi trofeami, achievementami. Mam je. Takie trofeum achievement to jest jakby wyznacznik. Jak na przykład już się nie staram wygłupiać tak jak teraz, żeby robić je na 100%. Jest wyznacznikiem, czy grę od deski do deski przeszedłem. Po prostu patrząc na achievementy, to wiem, że jeszcze coś z gry można wycisnąć. A chcę mi się wyciskać jakby 100% z gier, które mi się bardzo podobają. Więc ten, jakby
grze, która jak najszybciej chcę o niej zapomnieć, no to, to nie patrzę nawet ile tych trofeów nie zdobyłem. Ale jak gra jest fajna, to czemu nie? No dobra, no ewentualnie jak są te achievementy jeszcze w miarę proste, to też czasem robię, ale teraz biorąc pod uwagę, że coraz mniej czasu mam na cokolwiek. Jak pewnie miałbym 15 lat, to pewnie bym bardziej się takie rzeczy robił. Kurde, nie wiem, czy po prostu samemu nie pojechać te znaki, ten, bo ja mam takie wrażenie, że gra raz w tą mnie tam kieruje. Żebym pojechał dalej tą prostą drogą, to przed siebie, a nie zawracał teraz, to bym dojechał do tych prawdopodobnie trzech znaków gdzieś. Nie wiem, co kieruje grą, że tak mnie kieruje. W ogóle, serio, przydałaby się mapa jakaś tego terenu. Żebym miał to zaznaczone, wtedy można było sobie zaplanować, jedziemy tu najpierw, potem tam. A tak, taka lipa jest. Nie wiem, ile to zlecenie mi zajmie, ale nie chciałbym godzin na godzinkę robić. Kurde. A trochę jeszcze tych znaków zostało. Znaczy, ilość znaków nie jest porażająca. Odległość między nimi mnie dobija. No i teraz, dobra, już myślałem, że każe mi zawracać. Jeszcze 4 zostały. Gites majonez rozpędza się do nas świetna i proszę państwa, jak on to robi. Ściskając gaz oczywiście robi. I jedziemy naszym brum-brumem. Chyba ten. Serio, trzeba tak na wrótkę zrobić. Mogę pod prąd pojechać, ja bym wiedział. No, wracając do mojej poprzedniej myśli. Czy bogatej zresztą. Jak tą grę skończę, to wysupłam ciężki pieniądz na ten Construction Simulator, jakoś tak. Chyba gra cieszy się jakąś popularnością, bo sezon pasa dali z jakąś odbudową lotniska, więc może nie będzie tak źle. No, na przykład mamy tutaj znak po prawej, a gra mi go nie pokazuje. Tylko tamten po przeciwnej stronie, no to co ja zrobię? Przecież muszę go postawić, nie? Tylko w tej grze Construction Simulator troszeczkę boli mnie to, że ale to przy zniżce 35% kupowanej grze na tureckim, na Turcji, gra wychodzi parę tylko złotych taniej niż Baldur's Gate 3. Obawiam się, że Baldur's Gate 3 jest po prostu dużo lepszą grą niż ten Construction Simulator. Cenią się po prostu chłopaki, cenią. Nie wiem, czy nie za bardzo. Gdzie ja ten? Aha, dobra. Czyli dobrze. Jadę. Dodatkowo komentarze na Xboxie przynajmniej
przynajmniej. Microsoft pozwala na zostawić komentarze przy zakupie gry, czy tam po zakupie. Microsoft, Sony tego nie daje takiej możliwości. To więc dużo graczy się wypowiada, że grafika jak z komórek i te sprawy. To się zastanawiam. Bo jak patrzyłem na grę w tym Ufasima, to znośne to było. Nie wyglądało mi jak na komórki. Gry z komórek to te symulatory, co teraz wychodzą. No, już to mnie wyszło. To można je kupić tylko na playaku za 70 zł. To jest gra z komórki. Ten jakiś American Truck, coś tam, nie wiem. Bus Simulator, jakiś... takie tytuły właśnie chwytliwe. Udające jakby duże gry. To trochę taka sytuacja mi się przypomniała jak z tym. Z filmami jest. Wychodzi, nie, Jurassic Park, a jakaś wytwórnia chce na tym sobie też zarobić. Wypuszczenie Jurassic coś tam, żeby jakby nazwa była. I mniej więcej, no, też by były tam dinozaury, tylko takie efekciarskie, że ja bym lepiej to zrobił. To tak samo ta firma mi się kojarzy. Tu tutaj ciężarówka na okładce, tutaj, że duży teren, że się po Stanach jeździ w ogóle. A nie ma w ogóle widoku z kabiny na przykład. Okej, no. Jest trochę gier, gdzie jeżdżę z tyłu. Chociażby autoban. Ale akurat jak jeżdżę ciężarówką albo autobusem, to wolę taką czówkę, gdzie da się z kabiny, tak jak tutaj. Tak bym się słabo jechał, moim zdaniem. Nawet z pasa zjeżdżam wtedy. Kabina jest po prostu spoko. Jeszcze jak fajnie kabina jest zrobiona, nie? I lusterka działają. Jest fajnie. Teraz wychodzę i mnie by przejechał. O, jaki ten miły się zatrzymał. Zatrobił na mnie, czy go uderzę, bo nie wiem. Druga ku ostatniemu znaku. O, mi ciekawe, gdzie będzie ten znak, czy tamtędy już przejeżdżałem. Mam takie przeczucie, że pewnie niedaleko był. A zaraz się dowiem. Chciałbym jeszcze tam, żeby przecinanie krzaków było. Bo naprawy drogi poprzez nałożenie asfaltu bym nie miał odwagi. Bo to by się długo zeszło. Aczkolwiek, kurde. Może bym zrobił. Bo to jednak długo się robi. To by było fajnie tak zrobić jeden to naprawę drogi i po nałożeniu asfaltu na jeden odcinek. Się w miarę te 15 szybko zeszło. Nie mów mi, że ten znak jest na autostradzie, z której wjeżdżałem przed chwilą. A chyba tak. To moje przeczucie było dosyć mylne. Myślałem, że jest blisko, a jest zbytkę daleko. Znaczy to jest jakby kolejne zlecenie, które bardzo czasochłonne. Prawdopodobnie jak zrobię to będę miał 20 ze 100, że nie mylę tych trofeów. Zrobienie tego jeszcze 8 razy to mordęga niesamowita. Dobre przynajmniej jest to, że taki dostrzegalnym plusem. Jeszcze, żebym ja przeskoczył ten murek.
Ale nie. No nie przeskoczysz, no. Brawo. Brawo. Nie, to. Sorry bardzo, skoro gra mnie zrobiła tak w uja, to ja też zrobię. No i tak można niedokładnie pokazać, no. Aj, masakra. Już bym wracał na bazę. Tak muszę pod prąd jechać. Przynajmniej kawałek. I drugi kawałek. Dobrze, że barierki po lewej nie ma. By było ciężko. Wyjechać. Nikt tego nie widział. Normalnie to takie coś, to by mnie z pracy wywalili. Jeszcze sprawa w sądzie pewnie. Zakaz prowadzenia samochodów na 100 lat. Tak by było. Ujo. I zawracanie na autostradzie. Dobra, ale przynajmniej się zrobiło. 47 minut nagrania. No to kurde, no. Nie chciałem godzinnego odcinku zrobić, ale no wszystko tak na to wskazuje, że będzie godzinne. Chciałem wykorzystać to, że jeszcze jest w miarę chłodno. O 9 rano. Tak, jest 9 rano. Czy prawie 10, kurde. Strasznie długo się zbieram. Mniej więcej wstałem w 7:30. A zacząłem o 9 chyba nagrywać w takim wypadku, skoro jest 9:40. Miałem w planach o 8 zacząć, no ale cóż. Chciałem pranie wrzucić, kawę zrobić. A, mikrofon mi ten, echo się zrobiło w mikrofonie. Musiałem rozkminić czemu mam echo. Potem wyszło, że załączyłem sobie odsłuchiwanie tego, co mówię. A nie muszę. Bo te software'owe, Windowsowe, no odsłuchiwanie, nasłuchiwanie jest takie, że ma takiego laga prawie półsekundowego i jest taki dziwny efekt. Ja mówię i potem siebie słyszę. A w moim sprzętowym tak się nie dzieje. Słyszę siebie, tak jak mówię, od razu siebie słyszę. Dobra, ale kusi mnie zobaczyć, czy mam 10... Poszło już ten? Kurde, to nie to. Ustaw 10 znaków. To jest to. To musi być tamto, to drugie, co raz tylko robiłem. To o czym mówiłem. A dlaczego to mi się zaliczyło w takim razie? Do czegoś, co już pewnie robiłem? Kurde, nasz, muszę sprawdzić, sorry. Serio, jak ja to zrobiłem na pusto, to jestem pałeczkę. Znaczy nie zrobiłem, bo przynajmniej do zadań mi się zalicza, ale... Ale... Stawiono 100 słupków w razie... To nie to raczej. Stawiono 100 znaków, a to?
100 znaków? To 100 znaków. Stawiono 100 znaków. Stawiono 100 znaków. Teraz będzie, że na skrzyżowaniu. Nie wiem, muszę na serio poczytać. O co chodzi? Czy to takie polskie ten tłumaczenie jest? Jakie jest? Dajcie mi przycinanie. O, ustaw znaki. To może to zrobię. Ta, wezmę stawianie znaków, bo za mało mi było jeżdżenia, ale to właśnie to jest ta druga wersja, o której mówiłem i moim zdaniem to właśnie będzie to zadanie. Co mam 10 na 100. Potem trzeba rozkminić w takim wypadku, co ja robiłem. Czy to należało do prostowania znaków? Tak wychodziło, że to. Teraz będzie dosyć fajna zabawa. Każdy znak, jak widać, jest inny. Trzeba będzie rozkminiać po kształcie, co trzeba położyć. Znaczy postawić. Przynajmniej tak mi się wydaje. Jelonek. O, jak miło. Że jeszcze gra umożliwia po 5 położeniach. Dobra, jedziemy. Ale tak trochę nie rozumiem tego. Tak jakby się w jednym miejscu wszystko robiło? Czy za każdym razem? Czyli muszę odjechać. Aj, i to jeszcze koniecznie w tamtym kierunku. Czemu nie? Dobra. Zaparkuj. A, znak. Dobra. No tutaj to wiem, jaki jest akurat. Jakie to mam wybrać? A, jest na górze akurat. To jest takowy. Okej, okay. Jeden jest. Przynajmniej już szałki nie będę przełączał, którą załączyłem przed chwilą. Skoro gra pozwala, to jedziemy. Ciekawe, czy będę miał jakieś miejsce, gdzie trzeba znak postawić. Tutaj stoi? No i raczej w 6 minut się nie wyrobię. To kolejna objazdówka. Jeszcze niech gra mi na minę wsadzi i ten po przeciwnej stronie każe być. Już mnie zaprowadzi automapa. Będzie fajnie, będzie wesoło. Jadę jak szalony. W ostanku nic nie widzę. Dojedziemy. No, mówiłem, że wiają mnie zrobi. Po drugiej stronie jest. Nie wiem, to mi się wydaje, że to jest raczej... Bubble.
Ale mi w jajo zrobiła, no. Jeszcze, żeby tu gdzieś po drodze się coś mijało, no ale o tym nie wiem. Przecież mogłem od razu tutaj pojechać. By było i bliżej i tam. Oni taką mechanikę zrobili, no. Zrozumiałe jest to dla na przykład takiej drogi. Potem mogę sobie wykręcić. Ale tutaj mam barierkę nie do przeskoczenia. Po prostu pięknie. Jeszcze 9 znaków. W 4 minuty. Tak, na pewno. Godzina 10. Przewidywany czas zakończenia odcinka. Panie, kto to będzie oglądał? Mam jednego wiernego widza, ale co zresztą? Może ten, co robić takie coś jak kiedyś u Watachy widziałem. On na końcu odcinka, czy tam pod koniec zawsze mówił: jeżeli obejrzałeś do tego momentu, zostaw komentarz, nie wiem, marchewka. I od razu wie, że ludzie oglądają od deski do deski. Czyli tak wiadomo, no, po statystykach filmu można poczytać. U mnie to jest jakiś taki dziwny paradoks w statystykach, że przeciętna oglądalność odcinka jest 3 minuty, czy tam 4 minuty. Ale ogólnie z tygodniowych tych... No, statystyk wychodzi, że kilkaset godzin u mnie jest oglądanych, więc tak nie ogarniam tego za bardzo. Jeżeli powiedzmy, no dobra, no nagrywam te 5, 10, 16 odcinków powiedzmy w tygodniu. Każdy by wszedł i obejrzał tylko 3 minuty, to by nie było tam, że mam, nie wiem, 600 godzin oglądania. Te statystyki... No nie, źle skręciłem, bo się zagadałem. Kurde, ale czemu mam jakiś taki zimny pot na plecach, że ten znak będzie po przeciwnej stronie? No i tak nie ogarniam tych statystyk. Może te statystyki... Nie wiem. Statystyka, no na przykład jak ktoś ogląda powiedzmy godzinny odcinek, całą godzinę. Jak ktoś wpadnie tylko na, nie wiem, minutę, no to średnia wychodzi, nie wyjdzie 3 minuty, nie? Może to jest... Nie wiem, co to jest, no. Znaczy... Wiem, co to jest, bo jest napisane, że średnia przykuwalność widza do odcinka 3 minuty. Ale skąd mi się takie te godziny w wypadku biorą? 500 godzin. Z drugiej strony mam już 1700 filmów na odcinku, tfu, na kanale. To może wcale te 500 godzin nie jest tak dużo. Nie, no jest po przeciwnej stronie, no. Ale fiknąłem. Mówiłem. Po prostu. Aj, po prostu. Nie mam słów do tego, do tej gry. Toż. Nawet moja intuicja, co się pomyliłem, mnie nakierowała dobrze. Jakbym pojechał wtedy, nie zawrócił, to już bym tamtą drogą nadjeżdżał właściwą. Ale nie. No jak ja tak za każdym razem będę objeżdżał, to i godzina 15 mi się nie wyrobię.
a nie chciałbym przecinać tego. W sumie zawsze wychodzę z założenia, że... No okej, przecinam czasem, ale rzadko. W farmingu głównie przecinam. A wychodzę z założenia takiego, że... No, jak jest drugi odcinek i ktoś chce jakby po łebkach obejrzeć, czy tam sobie może przewinąć w tym momencie na jakiś inny fragment filmu. To po co to przecinać? Mógłbym niby ten... tylko... pokazywać, jak dojeżdżam. Serio? Przecież to jest ten sam znak. Chociaż nie, to jest... To już jest co... Dobra. Co innego. Mam jakieś takie dziwne przeczucie, że warto zawrócić. Tak więc korzystam z tym. Sprawda, nie jestem policją, ale jestem... No, jestem jakimś tam uprzywilejowanym pojazdem, nie? Poza tym mam prawo, bo... która mnie zrobiła kolejny raz w bambuko, więc... Jadę. Ta. Widzę, że gdzieś na lewo. Jak tak wjeżdżam na pas przeciwległy, albo nie wyrabiam się w zakręcie, to jest tylko i wyłącznie wina tego, że gdzieś patrzę na bok, czyli na przykład patrzyłem na automapę, czy tam na mapę w ogóle. I dlatego teraz na przykład zjechałem. To jest tylko i tym wyłącznie spowodowane, że się patrzę gdzieś na bok. Tu wydaje mi się, że szybciej dojechałem, niż jakby gra chciała tamtędy. W sumie komputer pokładowy tam gra. Dobra. I co, w takim wypadku tu będzie to? Okej. Gdzie teraz? Tutaj. Jak ta moja wewnętrzna intuicja mówi po przeciwnej stronie? Prawdopodobnie będzie autostrada znowu. Nie wiem, ale dziwne jest to, że na przykład jeżeli mijam ten znak, który nie jest jakby zakolejkowany, ale muszę go i tak zamontować. Mogłaby mi gra od razu pokazywać. Założę się, że tamtędy już przejeżdżałem z dwa razy pewnie. Aj. No, przejeżdżałem tędy. Ale w sumie on nie podświetla tak naprawdę, więc... bym nie wiedział. Zatem no... dopiero się aktywuje, jak ja stanę. No ale... na pocieszenie jeszcze tylko... 4 zostaną. Only 4... Ajajajaj, Coco Jumbo. Muszę nagrać to ten... Sorry, muszę się te graty przenieść. Pokonfigurować to, kurde. Ale powiem szczerze, że jak postawiłem to biurko gamingowe
ultradeska Cruiser. Do tego ten fotel ultradeska Tron. I wczoraj wieczorem złożyłem tego z Ikei kupioną, jak to się nazywa, regał, biurko, tfu, szafkę, półki, tego Kalaksa. To postawiłem tak po przeciwnej stronie, gdzie stoi biurko i krzesło. To trochę ciasno się zrobiło. Może jak będę miał kiedyś odwagę, to wrzucę wam fotę na shorta, jak wygląda mój gamingowy pokój. Ej, no kolego, dałby się wyprzedzić, czy tak nie bardzo. W sumie teraz pierwszy raz chyba byłem świadkiem, jak oni ten ruszyli na tym skrzyżowaniu ze stopem. Aj, gamingowy pokój. No ja kasę na niego wydałem. Same biurko z fotelem. Tak pi razy drzwi 1700. Cool. Okej. Tak zacząłem się teraz jeszcze zastanawiać, czy te znaki zawsze w tej samej kolejności się ustawia. Czy to za każdym razem jest jakoś losowane? Czy zawsze jest tak samo? Za mną. No jeszcze w prawie godzina 7. Czyli jak nic, godzina 15. Lipka. Ta. A jeszcze ten ramię od ultradeska kupiłem też na monitor. Uchwyt. Bardzo mnie rozbawiło, bo w opisie było, że jest kompatybilne z tym biurkiem. Owszem, no, jest kompatybilne, tylko po środku się na przykład nie da tego ramienia zaczepić, bo koszyk na kable przeszkadza na listwę. Dodatkowo podkładka jest na cały stół, więc albo podwiniesz i wygląda to strasznie słabo, ale z drugiej strony nie da się podwinąć, bo w podstawie tego uchwytu jest, no, wtyczki USB są, więc jak nakryjesz te wtyki, no, podkładką, to nie wetkniesz nic do tego portu, więc siłą rzeczy na pokładkę przyczepiłem, co z kolei będzie tak, że ja będę chciał kiedyś, nie wiem, wyprać, tam wytrzeć, tak dokładnie wytrzepać, to będę musiał całe ramię odkręcać w nowo. Lipa. Strasznie źle to pomyślane, niestety. Ale biurko samo w sobie jest fajne. Ale nie wiem, czy by mnie kupiło zamiast Cruisera jest jakiś taki inny. Coś tam XXL, też fajne. Tylko inne kształty trochę ma. Nie ma koszyka, znaczy takiego. Tak, to chyba koszyk na listwę się nazywa. A tamte ma taką jakby siatkę się podczepia od spodu. Tam można sobie kable wklepić. Znaczy włożyć. W sumie taką siatkę też mógłbym sobie sam teraz zamontować, ale uchwyt na kubek taki sobie, że tak powiem, ten stół ma szerokości, dobrze mówię, szerokość 1,60 coś, to koszyk się montuje na samym krańcu, tak jak siedzisz po środku, to musiałbym, nie wiem, tak się wychylić, żeby sięgnąć, nie wiem, po kubek czy coś. Masakra. Dobra, no to gadu. Przynajmniej z dobrej strony mnie skierowało.
chciałbym pochwalić grę. Jelenie to będą tam na drodze wewnętrznej. Wydaje mi się, że wiem, w którym miejscu nawet. Zobaczę, czy pewnie na pierwszym zjeździe będę mógł wyjechać. To będzie tam, gdzie na ogół drzewa przycinałem. Tak mi się wydaje. Się przekonamy zaraz. Spodziewałem. Czemu mi pokazywało zjazd? Teraz już mi nie pokazuje. Coś tutaj ten gra chachmęci dzisiaj. Czyli prawdopodobnie... Nie no, jeleni na autostradzie raczej nie wskoczą, więc to musi być ta wewnętrzna droga. Pierwszy znak z jeleniem był. No i on tu powinien być gdzieś po lewej, mi się wydaje. Czy muszę jechać się za skrzyżowanie i dopiero skręcić na skrzyżowanie w prawo? No tak wychodzi, bo tu już mi się prawie droga kończy. Ale się okaże, że warto było pojechać tak, jak gra sugerowała. No to już myślałem, że tutaj skręcę na bazę, a to jednak nie. Czyli po raz kolejny tą drogą jadę. Nie wiem, przyjechałem przynajmniej 3 razy. To mogłem te znaki po drodze poustawiać. Dokładnie. To przy zjeździe ten autostrady coś tam montowałem. Aj. Słabo. Gra kieruje. Ale nic. Jest jak jest. Trzeba z tym żyć. Tutaj. Tak patrzę, gdzie ten znak. No i gitara. Jadymy do domu, kończymy. Nie wiem, czy żona na nas w domu czeka, czy jesteśmy kawalerem. Nie ustaliłem historii tej postaci. W każdym razie do domu. Godzina 15, jak w mordę strzelił, jak to mówią. Naprawdę, w Warszawie. Czyś się zatrzyma się na stopie, ja sobie przelecę. Jakbym miał tutaj tego stopu przestrzegać, to by było gorzej jak ten... jak w tych symulatorach ciężarówek. Znaki czerwone światło. Dobra, zajeżdżamy. Parkowanie. Okej. Zamykamy. Z nadzieją spojrzę, że coś nam drgnęło w tym. Stawianie znaku to chyba w tym. 20. Okej. Jeszcze zobaczę w tamtym. Ale miałem 10 na 100 raczej. A w tym to... ciekawe. W tym też się zmieniło. Albo ta gra działa z opóźnieniem. Albo ustawianie tych znaków, co teraz zrobiłem, podchodzi pod to. I pod to. Nie rozumiem. No nic. Żegnamy się. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. Chciałbym powiedzieć, że jeżeli dotrwałeś do końca, to powiedz. Napisz
Nie, no nic nie pisze. W każdym razie dzięki za obejrzenie i zapraszam prawdopodobnie w przyszłym tygodniu na kolejny odcinek z tej serii. Hej.